Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania, Karol Tokarczyk. Audycję Przyszłość jest dziś. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Komisja Europejska przeznaczyła 9 milionów euro na nowo powstałe Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych. Ma to wzmocnić rolę dziennikarzy, naukowców oraz osób weryfikujących informacje w sieci. Jednocześnie Bruksela przedstawiła niedawno strategię walki z dezinformacją związaną z pandemią koronawirusa. Zmarł Milan Kundera. Wpis takiej treści pojawił się w czwartek, tydzień temu, około południa, na koncie rzekomo należącym do Petra Drulaka, czeskiego dyplomaty. Informacje o śmierci pisarza podały m.in. niektóre polskie media. Przypadek ten opisuje portal Konkret24. Konto okazało się bowiem nieprawdziwe, a katalizatorem tej informacji był pośpiech mediów, które jak najszybciej chcą informować o poszczególnych wydarzeniach. Unia Europejska próbuje skłonić największe internetowe firmy technologiczne, takie jak Google, Facebook czy Twitter, do tworzenia raportów podsumowujących walkę z dezinformacją. Publikacje miałyby ukazywać się raz w miesiącu. Niewykluczone, że do inicjatywy dołączy również chiński TikTok. Chiny, obok Rosji, są wskazywane przez Brukselę jako jedno z głównych źródeł nieprawdziwych informacji. Wiadomości te oznaczają, że głównym tematem dzisiejszej audycji będzie dezinformacja. Dezinformacje, fake newsy i szerzące się nieprawdziwe plotki to temat, który poruszaliśmy już na początku tej serii, ale jednocześnie jest to temat, który nie traci i nie będzie raczej tracił na aktualności. Wymienione przeze mnie zjawiska wywołują niepokoje społeczne, zamieszki, prowadzą do manipulacji postawami całych społeczeństw, a w skrajnych przypadkach są w stanie przyczynić się do zmiany politycznej władzy. Dlatego ponownie zajmiemy się tym tematem. Jest jeszcze jeden, nie mniej ważny powód. Wczoraj Centrum imienia profesora Bronisława Geremka, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polityka Insight zorganizowały wirtualną konferencję Pandemia, Dezinformacja i Europa. Przed nami fragmenty poszczególnych rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy byli gośćmi tego spotkania. W pierwszej rozmowie prezes Centrum imienia Bronisława Geremka, Ignacy Niemczycki, rozmawia z Jackiem Purskim, szefem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Temat? Radykalizacja postaw podczas pandemii koronawirusa. Czy w trakcie pandemii zaobserwował Pan wzrost postaw radykalnych? Czy Pana zdaniem ktoś starał się wykorzystać pandemię do tego, żeby postawy społeczne zmienić, zradykalizować? W sytuacji kryzysowej, do jakiej zalicza się oczywiście także pandemia, obserwujemy wzrost tendencji o charakterze zarówno polaryzacyjnym, jak i radykalizacyjnym, także zmierzającym w stronę ekstremizmu. I rzeczywiście w przestrzeni ostatnich kilku tygodni, czy może nawet już miesięcy, obserwowaliśmy kilka trendów, które są charakterystyczne. Znaczy przede wszystkim pierwszą taką odpowiedzią na sytuację pandemiczną, czy zbliżającą się może sytuację pandemiczną, był wzrost przestępstw o charakterze nienawistnym wobec osób o pochodzeniu azjatyckim. Tak? Obserwowaliśmy to także w Polsce, to znaczy we Wrocławiu, w Warszawie, chyba w Kutnie, o ile dobrze pamiętam, także mieliśmy napaści na poziomie takiego codziennego życia na osoby, które były kojarzone przez sprawców z Azjatami, bo niekoniecznie to były osoby, które miały tak naprawdę w 100% właśnie azjatyckie pochodzenie. Więc taki wzrost pierwszej reakcji obserwowaliśmy już na samym początku. To, co się wydarzyło później, no to tak naprawdę
przechodzimy tutaj w sferę wirtualną, w sferę internetu. I tutaj mamy do czynienia ze wzrostem takich tendencji, zarówno jak fake newsy, jak i dezinformacja, jak i przede wszystkim, co może najważniejsze, to wzrost propagandy o charakterze ekstremistycznym. Zarówno dotyczy to Polski, jak i Europy, jak i całego świata. To jest czas taki, w którym ruchy skrajne, niebezpieczne, posługujące się retoryką ekstremistyczną, po prostu dochodzą do głosu i próbują udzielić łatwych odpowiedzi na bardzo trudne pytania dotyczące tego, kto jest sprawcą kryzysu, jak radzić sobie z chorobą, co jest przyczyną choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to się dzieje dlatego, że po prostu jesteśmy przestraszeni sytuacją i to jest nasz sposób reakcji, czy jednak tutaj ktoś podsyca te nasze obawy? Też zaciekawiło mnie to, co pan powiedział, z takiej perspektywy, jaki mechanizm stoi za zmianą tych postaw, za radykalizacją. Dlaczego akurat w kryzysie stajemy się bardziej radykalni, a nie bardziej potulni? Tak, tutaj oczywiście decydujący jest strach i ogólne napięcie, w którym wszystkim nam przyszło żyć. Natomiast osoby bardzo podatne na wpływy o charakterze ideologicznym, właśnie w ideologii, czy też czasem w religii, czy też politycznej interpretacji religii, znajdują odpowiedź na tą sytuację. Na pewno narasta też atmosfera polaryzacji społecznej. Jedni są za, drudzy przeciw, jedni uważają, że trzeba robić tak, a drudzy inaczej. Ta polaryzacja sprawia, że trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie. A eksperci na całym świecie mówią, że właśnie zjawisko polaryzacji jest bezpośrednim takim zjawiskiem tworzącym podatny grunt pod dalszy proces radykalizacji, zmierzający także w stronę ekstremizmu. Ale zapytał pan także o grupy, o organizacje czy ludzi, którzy stoją za podsycaniem tego typu tendencji. I rzeczywiście da się tutaj zmapować w skali globalnej kilka takich organizacji czy też ruchów społecznych, bardziej nieformalnych niż mających struktury bardziej zorganizowane. Przy czym trzeba zaznaczyć, że mówię tutaj o grupach, które mają tendencje ekstremistyczne. Nie mówię tu o narracji, która towarzyszy nam na przykład w debacie politycznej, szczególnie w Polsce, w atmosferze zbliżających się wyborów prezydenckich. Myślę tutaj o narracji, która jest najbardziej dla nas jako Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego interesująca, czyli narracji, która pochodzi od grup skrajnych. I na tym polu można wymienić na pewno tak zwane ruchy tożsamościowe, bardzo obecne w Europie, ale myślę tutaj przede wszystkim o grupach, które identyfikują się pod wspólną nazwą Identitarian Movement. I tu oczywiście ta narracja, która towarzyszy bardzo często także w debacie publicznej w Polsce, narracja mówiąca o zamknięciu się państw, o tworzeniu państw narodowych, oczywiście jest taką namiastką, wersją light propagandy, za którą stoi Identitarian Movement, bo od zamknięcia się, od państwa narodowego do państwa monoetnicznego, czyli de facto ideologii już bardzo bliskiej rasizmowi czy nawiązującej nawet do nazizmu, jest już bardzo blisko. Są grupy, które tak jak na przykład właśnie Identitarian Movement, które w pełni świadomy sposób taką narrację podsycają głównie w internecie. Co jest ciekawe i co jest niestety trendem z perspektywy patrzenia na bezpieczeństwo, bardzo niebezpieczne, znaczy to jest tak zwany akceleracjonizm, przeważnie o charakterze neonazistowskim. To jest taki trend, który pojawia się w ruchach ekstremistycznych już od dłuższego czasu, natomiast on bardzo mocno przybrał na sile na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Myślę tutaj o organizacjach, które wykorzystują każdy kryzys do tego, by destabilizować status quo, destabilizować porządek demokratyczny. Takie ruchy przede wszystkim były mocne w Stanach Zjednoczonych, ale widzimy także tendencję do tego, że by wykorzystywać kryzys do tego, by podsycać niepokoje społeczne, by mówić o destabilizacji, by prowadzić do destabilizacji, zarówno na poziomie globalnym, ale także na poziomie lokalnym. Mam wrażenie, że z tych narzędzi właśnie takich polaryzacji społeczeństwa i wykorzystania naszego lęku, że po to też sięgają jednak politycy. I pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, że głównie od polityków w trakcie pandemii słyszeliśmy taki bardzo wyraźny przekaz, który jest moim zdaniem obliczony na pewną zmianę postaw społecznych, może nie radykalizację, to znaczy państwo narodowe. Ale na przykład polaryzację, prawda? Ale polaryzację, tak.
I to właśnie było takie polaryzacyjne hasło, czyli państwa narodowe dobrze sobie radzą w trakcie pandemii, a już Unia Europejska nie radzi sobie dobrze. I tam też był ten wątek tożsamościowy. Czy pan na scenie politycznej też widział taką chęć korzystania z tej sytuacji, żeby budować kapitał polityczny? Ja bym tutaj zwrócił uwagę na bardzo ciekawą tendencję, którą obserwujemy nie tylko w kontekście pandemii, choć w sytuacji pandemii oczywiście dużo mocniej. Proszę zauważyć pewną tendencję, w której narracja grup naprawdę ekstremistycznych, skrajnych, jak pan powiedział, niszowych, owszem, niszowych, choć niebezpiecznych, wchodzi do mainstreamu. I to jest zjawisko, które oczywiście rozpoczęło się w dużym stopniu w Europie podczas tak zwanego kryzysu uchodźczego. Natomiast w ostatnim czasie obserwujemy olbrzymie nasilenie tego typu tendencji. To znaczy słowa, postawy, narracje, które były przypisane do grup skrajnych, do grup niszowych, do grup ekstremistycznych czy też nawet terrorystycznych, wchodzą do mainstreamu i są elementem nawet debaty publicznej. Dotyczy to zarówno narracji, jak i na przykład niektórych teorii spiskowych. Powiem wprost, coś takiego jak teoria zastąpienia białej rasy, czy też white race genocide, coś co było używane przez ekstremistów i skrajnych, wręcz neonazistowskich fanatyków, pojawia się jako element debaty publicznej. Znaczy coś, co kiedyś było naprawdę niszową tendencją, teorią, pseudoteorią można właściwie powiedzieć, jest w tym momencie elementem debaty publicznej. Ale oczywiście odpowiadając bardziej na pana pytanie, czyli mówiąc konkretnie o wątkach politycznych, powiem bardzo szczerze, iż tak jak wspomniałem, no te tendencje obserwujemy już od jakiegoś czasu, że do mainstreamu wchodzą teorie skrajne, ale także tu jest kwestia odpowiedzialności za słowo, z którą się kompletnie nie spotykamy. Czy mam wrażenie, że w momencie wykorzystywania atmosfery polaryzacyjnej można powiedzieć wszystko. I odpowiedzialność za słowa nie istnieje, a szczególnie w sytuacji kampanii wyborczej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji nawet kilka lat temu, żeby kandydat na najwyższy urząd w państwie odmawiał człowieczeństwa jakiejś grupie społecznej. To jest, oczywiście można tłumaczyć, szukać wytłumaczenia w tym, iż jest to wyrwane z kontekstu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeżeli jest, to powinna za tym pójść zdecydowana deklaracja dotycząca zaprzeczenia najmniejszym odwołaniom do zbrodniczych ideologii. A tutaj niestety mamy tego typu tendencje. Walka z dezinformacją nie musi być domeną wyłącznie garstki zapaleńców. Dziś, a szczególnie w przyszłości, zalew nieprawdziwymi informacjami może być tak duży, bądź trudny do weryfikacji, że być może pomocy będziemy musieli poszukać u kogoś, kto poradzi sobie z ogromem materiału oraz informacji szybciej niż człowiek. Już dziś wielkie technologiczne firmy, portale społecznościowe korzystają z pomocy algorytmów, ale być może to rzeczone algorytmy odpowiadają za polaryzację i radykalizację postaw, a także utrudniają nam dostęp do innych niż nasze opinii, zamykając w bańce ludzi, którzy myślą niemal tak samo jak my. O świecie platform internetowych, sposobach ich działania, a także o przyszłości z wykładowczynią Akademii Leona Koźmińskiego, badaczką i futurolożką Aleksandrą Przegalińską rozmawia analityk Polityki Insight Ryszard Łuczyn. Tytuł naszej rozmowy brzmi Platformy internetowe, problem czy rozwiązanie. Natomiast ja mam poczucie, że one są po prostu i przede wszystkim faktem. To znaczy nie możemy wyobrazić sobie internetu bez Google'a, Facebooka czy Twittera. Jednocześnie to właśnie te platformy kojarzą się głównie z problemem dezinformacji i fake newsów. Żeby daleko nie szukać, w marcu aktywiści z organizacji AWAS przebadali 104 fake newsy na Facebooku i wyszło im, że dotarły one do ponad 100 milionów osób za pośrednictwem 1 700 000 osób, które podały te informacje dalej. Z kolei opublikowane w zeszłym roku badania MIT wskazały, że fake news na Twitterze ma 70% więcej szans na bycie retweetowanym niż prawda. Czy zatem platformy internetowe są po prostu złe? Czy mamy szansę w ogóle na platformy bez dezinformacji?
No ja powiedziałabym tak. Problem oczywiście nie zaczyna się w platformach. Platformy są tylko transmiterem, można powiedzieć, czy jakąś taką przestrzenią, w której fake newsy się mogą swobodnie jakoś tam właśnie poruszać. Więc to jest tak, że my mamy pewną tendencję do zbierania informacji zewsząd, zasysania rozmaitych, również tych zabobonnych, również tych nieprawdziwych, tych jakoś tam przekształconych. I po prostu cały internet, ale media społecznościowe przede wszystkim są platformami konfrontacji tych informacji z innymi ludźmi. No i jakby tą naszą społeczność te różne segmenty dzielą na tych, którzy z nami się zgadzają, na tych, którzy się z nami nie zgadzają. A w związku z tym, że są to również, a raczej przede wszystkim przestrzenie opinii, to tych opinii będzie dużo, ich będzie bardzo dużo też przerastać i te, które będą bardziej popularne, stają się przez swoją popularność, przez swoją wiralowość też bardziej prawdziwe, bo tak działają algorytmy, które te informacje podbijają. Więc niewątpliwie jest tak, że wszelkie zbajasowane informacje, przedziwne rozmaite informacje cyrkulowały między nami znacznie wcześniej. Natomiast krajobraz mediów społecznościowych z uwagi na swoją algorytmiczność będzie je bardzo, no tak można powiedzieć, w jakimś sensie podbija. Czy to znaczy, że jeśli chcemy walczyć z dezinformacją w mediach społecznościowych, to powinniśmy przede wszystkim starać się o rozbijanie baniek? I czy działania podejmowane na przykład przez Facebooka, czyli konfrontowanie tych fake newsów z niezależnymi fact-checkerami, będzie skuteczne? No to jest chyba bardziej skomplikowany problem. Bańki nie powstały tylko dlatego, że taka, a nie inna jest algorytmika tych mediów społecznościowych, czy takie, a nie inne narzędzia data science'owe zostały do nich zaimplementowane. Bańki powstają przede wszystkim ze względów psychologicznych, dlatego że ludzie bardzo chętnie łączą się, że tak powiem, po angielsku można powiedzieć, że within their own kin, tak? Czyli z takimi, którzy myślą podobnie do nich. My zresztą sporo o tym piszemy z Darkiem Jemielniakiem w takiej nowej książce naszej Społeczeństwo Współpracy, że współpraca też się udaje tam, gdzie redukowany jest bardzo często dysonans poznawczy, więc my siłą rzeczy formujemy rozmaite bańki. W mediach społecznościowych po prostu można je formować szybko, efektywnie i łatwo relatywnie je też konsolidować, bo ta społeczność jest cały czas dostępna i aktywna i tak dalej, więc ona tak się bardziej ze sobą przez to wiąże i efektywniej pracuje. Więc to nie jest tak, że sama algorytmika mogłaby tutaj cokolwiek zmienić, albo właśnie rozbijanie celowe baniek, ekspozycja na inne treści, no zadziała tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Może będzie jakaś konwersja, może jest konwersja na poziomie 5-10%, prawda, z tych ludzi. To jest tak, że to sprzężenie mechanizmów psychologicznych z algorytmiką, która jakby trochę za nimi idzie i je odwzorowuje, jest bardzo, bardzo silne. I niewątpliwie jest tak, że bardzo dobrze jest dostawać informacje z różnych stron, ale przede wszystkim dostawać też fact-checking, tak? Czyli na przykład tą informację o tym, że dany news może nie być prawdziwy. I media społecznościowe moim zdaniem tak czy siak robią bardzo mało, żeby takie narzędzie wzmacniać, no bo powinniśmy mieć w zasadzie Facebooki, Instagramy i TikToki, gdzie ten flagship, że coś jest nie tak, od razu nam się pojawia. Wspomniała Pani o swojej nowej książce, a ja chciałem zapytać o inną Pani nową książkę, czyli Sztuczna inteligencja nieludzka, arcyludzka, w której opisuje Pani historię firmy OpenAI, która stworzyła system tworzący historię właśnie we współpracy ze sztuczną inteligencją. Naukowcy pisali kilka słów i ten system kończył historię w taki sposób, że to ona była zupełnie wiarygodna. To jest jeden przykład. Drugi to jest kwestia deepfake'ów. To jest chyba mało znana historia w Polsce, ale w kwietniu belgijska część organizacji Extinction Rebellion wykorzystała deepfake'a belgijskiej premier do swojego wideo promocyjnego, w którym awatar, tak to nazwijmy, pani premier, tłumaczył związki między problemami ekologicznymi a koronawirusem. Więc chciałem zapytać, jak w bliskiej, sądzę, przyszłości będzie wyglądało to wykorzystanie sztucznej inteligencji w walce informacyjnej, w wojnie dezinformacyjnej? Czy możemy spodziewać się, że będziemy mieli sztuczne inteligencje po dwóch stronach walczące ze sobą? No tak, bo w ogóle sztuczna inteligencja przyszłości, to znaczy ta nazwa jest trochę głupia, dlatego że ona zawsze odnosi do jakiegoś jednego bytu, prawda? I ludzie sobie myślą,
sztuczna inteligencja to jest jedno, coś jednego, prawda, co działa. Tak naprawdę to jest hybryda rozmaitych programów, które mogą się nawzajem znosić, zwalczać i zupełnie do innych celów być też aplikowane. Więc to jest tak, że z jednej strony mamy, pamiętajmy, deepfake'i rozmaite, generowane przez fantastyczne skądinąd sieci GAN, które artystycznie i w wielu innych obszarach mogą znaleźć bardzo produktywne zastosowania. Z drugiej strony to jest też tak, że deepfake'i wykrywa się za pomocą innych algorytmów. I to tak naprawdę jest trywialne, tylko trzeba chcieć i umieć to zrobić. To znaczy trzeba mieć dostęp do narzędzi, mieć świadomość narzędzi, które pozwolą mi sprawdzić, czy to jest deepfake. Bo wykrycie deepfake'a dziś jeszcze nie jest naprawdę trudnym zadaniem. To jest tylko kwestia tego, żeby mieć jakby postawę sprawdzenia, czy to, z czym mam styczność, jest deepfake'iem, albo mieć narzędzia, które pozwolą mi to zrobić przez jakiś prosty interfejs. Także myślę, że w przyszłości faktycznie będzie tak, że ta sztuczna inteligencja będzie po obu stronach barykady. No w ogóle razem, nie wiem, z nadejściem, tak już wychodząc naprzód troszeczkę, na przykład komputerów kwantowych, to cały obszar cyberbezpieczeństwa, weryfikacji i tak dalej będzie musiał się bardzo, bardzo zmienić. No ale to jest powiedzmy 5-10 lat od teraz pewnie i wtedy to naprawdę na zaawansowany tor wkroczy wykorzystanie sztucznej inteligencji, jakby dyseminacji różnych treści, ale też ich walidowaniu. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy jedno, to sztuczna inteligencja flaguje nam deepfake'i, sztuczna inteligencja je generuje. No i oczywiście to jest jakaś konfuzja, no bo wspomniał pan tutaj o OpenAI-u. No ten generator, o którym pan mówi, czyli GPT-2, jest z jednej strony, z naszego punktu widzenia, ludzi, którzy zajmują się sztuczną inteligencją, czymś super ciekawym, bo to jest po prostu niesamowite narzędzie do przetwarzania języka, które buduje historię. Z naszej dziedziny to jest przełom. Z drugiej strony, no jakimś takim obosiecznym mieczem tego narzędzia jest to, że on może generować historie, które będą fejkowymi artykułami naukowymi albo fejkową jakąś publicystyką na przykład i będą te systemy, nie wiem, generować, prawda, jakieś nieprawdziwe opowieści, a potem je tweetować, retweetować sobie wzajemnie i tworzyć jakiś taki w ogóle wewnętrzny system obiegu informacji, który będzie już obok człowieka. To wracając do czasu teraźniejszego i do tego, w jaki sposób te narzędzia mogą być efektywne, to chciałem pani zapytać, jak pani ocenia wykorzystanie sztucznej inteligencji, bo wiemy, że to się dzieje, przez platformy internetowe do walki z dezinformacją. Czy to jest jedno z rozwiązań, które pani zdaniem może być skuteczne? Tak, ale tylko i wyłącznie, kiedy będzie to kolektywne. To znaczy, ja trochę nie wierzę, że algorytmiką można obsłużyć złożoność i kompleksowość społecznych zachowań ludzi. To nie jest tak, że w sieci są same boty, które nas reprezentują, które są programowalne. My tam jesteśmy po prostu. To jest część naszego życia. I w tym sensie ja tutaj bardzo wierzę w jakiś przyrost kompetencji cyfrowych. No może w młodsze pokolenia, w pokolenie mojej córki i tak dalej, które będą sobie z tym światem lepiej radzić i będą go współprodukować. To znaczy może to jest utopijne z mojej strony, ale gdzieś dla mnie jest różnica między współproducentem tego krajobrazu i kimś, kto jest bardzo tech savvy. Narzędzia do fact-checkingu są dobre wtedy, kiedy minimum 50% osób, które są w tych mediach społecznościowych i tam generują treści, z nich korzystają. Wtedy to ma sens. I w tym sensie uważam, że te narzędzia powinny być jak najbardziej upowszechniane i mieć proste interfejsy. Media społecznościowe mogą robić więcej, żeby te narzędzia otwierać, że one powinny być proste, tak jak używanie emotikonów. Wiem, że to może zabrzmi dziwnie, ale naprawdę tak uważam. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie kolektywna inteligencja w połączeniu z technologią, tak jak to jest w przypadku Wikipedii chociażby, może dać takie pozytywne rezultaty i budować nowy zestaw postaw wśród nas. To nie może być tak, że technologia sobie, a ludzie sobie i jakby gdzieś tam bezwolnie podporządkują się treściom, które algorytmy rekomendacyjne im tutaj, prawda, przedstawiają, albo że im nie podporządkują, ale też z nimi nic nie zrobią. Żadna z tych rzeczy nie jest rozwiązaniem. Ważna część walki z dezinformacją spoczywa na administracji publicznej i podmiotach kontrolowanych przez państwo. Na ten temat podczas konferencji rozmawiałem z wiceminister cyfryzacji Wandą Buk, która mówiła między innymi o działalności inicjatywy Fake Hunter, prowadzonej wspólnie przez GovTech oraz Polską Agencję Prasową. Jakie pani zdaniem w tych ostatnich miesiącach pandemicznych, epidemiologicznych są
i były te najbardziej szkodliwe rodzaje dezinformacji, na czym one polegały? Najbardziej szkodliwa dezinformacja to jest przede wszystkim ta dezinformacja, która jest skuteczna. No oczywiście pojawia się pytanie też, jak tę skuteczność mierzyć. Ja może tak, może się wydać kontrowersyjne to, co mówię, jakoś uzasadnione, z drugiej strony uzasadnione tym, czym się zajmuję, czyli telekomunikacją, ale wydaje mi się, że wbrew temu, co przychodzi od razu na myśl, czyli dezinformacja związana z koronawirusem, dużo bardziej finalnie szkodliwa była dezinformacja związana z siecią 5G. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o dezinformację związaną z koronawirusem i tymi kwestiami zdrowotnymi, to ona w pewnym momencie była tak silna i tak zauważalna, że była też bardzo aktywnie zwalczana i to przez wszystkiego rodzaju interesariuszy i zarówno media prywatne, publiczne, platformy internetowe, więc wydaje się, że jeżeli chodzi o tę dezinformację związaną z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi koronawirusa, tego czym jest koronawirus, jak się przed nim chronić i tak dalej, udało się ją dość skutecznie zablokować, zahamować i też te jej negatywne konsekwencje jakoś zminimalizować. Natomiast trochę inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku tych wyzwań czy tych rodzajów dezinformacji i tematów, które nie są tak wysoko na tapecie. Z jednej strony te uznane media, duże media weryfikują, bądź przynajmniej starają się zweryfikować część informacji, no ale z drugiej opinia publiczna zaczyna czerpać wiedzę z innych źródeł, z mniejszych portali, kont w mediach społecznościowych i to prowadzi nas do takiej sytuacji, kiedy trzeba zacząć no trochę w inny sposób niż do tej pory przeciwdziałać tej dezinformacji. Taka jest geneza tego projektu Fake Hunter. Ja wiem, że to jest projekt Polskiej Agencji Prasowej i GovTech, no ale to jest trochę też jakby nie było sektor publiczny. Taka jest geneza tego działania? Akurat jeżeli chodzi o projekt Fake Hunter, jest to projekt, który właśnie skupiał się przede wszystkim na walce z fake newsami dotyczącymi koronawirusa. I tutaj, to tak jak powiedziałam, te działania, które odpowiadały na dezinformację związaną z koronawirusem, były skuteczne. Były w mojej ocenie skuteczne i były silne i płynęły z wielu stron. Tutaj nawet w przypadku koronawirusa bardzo świetnie sobie poradziła ta koncepcja, czy tam zdała egzamin, koncepcja samoregulacji platform internetowych. I okazało się, że jeżeli mamy duże wyzwanie, platformy są w stanie tak reagować, żeby zablokować patologiczne sytuacje związane właśnie z dezinformacją. Natomiast to jest taki poniekąd, no nie chcę tak mówić, ale może to jest dobre określenie, chlubny przykład walki z dezinformacją i tego, jak można ją zahamować. Tutaj oczywiście projekt Fake Hunter również kontrybuował, tak jak kontrybuowało wiele innych inicjatyw, ale wydaje się, że największe wyzwania mamy z takimi tematami, które tak jakby nie są tak mocno na tapecie, w dyskusji publicznej. Sam projekt, oczywiście Fake Hunter, bardzo, bardzo się cieszymy, że powstał. Pytanie, czy uda się te efekty rozszerzyć też na tę dezinformację dotyczącą innych szkodliwych treści. Pojawia się to wyzwanie związane z tym, jak sobie radzić po pierwsze z treściami nielegalnymi, które znajdują się w internecie, i to są po prostu takie, które łamią nasze prawo, jak na przykład pornografia z udziałem osób małoletnich, czy nawoływanie do, czy rozprzestrzenianie treści o charakterze terrorystycznym, faszystowskim. To są wprost treści, których propagacja narusza kodeks karny. Natomiast co z treściami szkodliwymi? Czyli właśnie na przykład takimi, które mówią, że 5G nas zabije. No nie jest to niezgodne z prawem, jest to po prostu zwyczajnie nieprawdziwe. I teraz bardzo dużym wyzwaniem jest radzenie sobie z tego typu treściami i być może też jakieś zniuansowane podejście. W przypadku koronawirusa to podejście związane z samoregulacją platform zadziałało, ale już w przypadku innych
innych tematów nie do końca. Jak wyglądały te relacje z portalami społecznościowymi? Czy wy jakoś używając, powiedzmy w cudzysłowie, wezwaliście ich na dywanik? Czy oni sami zaczęli reagować? Czy to było tak, że wyście im po prostu powiedzieli, zareagujcie? Ile treści, czy macie jakieś szacunki, ile treści w ten sposób udało się usunąć, zniwelować? Mówimy, jak rozumiem, myślę, że możemy sobie tutaj przytaczać te nazwy, no bo przecież wszyscy wiemy, czym jest Facebook, czym jest Twitter. Myśmy nie wzywali nikogo na dywanik, natomiast tutaj platformy bardzo odpowiedzialnie w trybie samoregulacji zareagowały. Tak, a są jakieś szacunki? Mając też chyba świadomość, jak wielkim wyzwaniem i jak wielkim ryzykiem wiąże się propagowanie nieprawdziwych informacji. Tutaj mieliśmy do czynienia w przypadku koronawirusa z ogromnym zrozumieniem i zjednoczeniem się wielu środowisk. I wydawało się, że ten cel wszystkich jednak był bardzo, bardzo tożsamy. Nam Facebook czy inne platformy nie udostępniają swoich wewnętrznych danych. No myślę, że oczywiście takimi dysponują, natomiast my ich nie mamy. Mogę Państwu przekazać dane, które przekazał nam GovTech i PAP w ramach inicjatywy Fake Hunter. Powoli kończąc i podsumowując naszą dyskusję, jaka jest przyszłość tego problemu dezinformacji? Czy Pani zdaniem to jest coś, co no pewnie z nami zostanie, ale czy będzie narastać ten problem i ewentualnie jak możemy w przyszłości z nim walczyć, jak możemy mu przeciwdziałać? Przede wszystkim miejmy też świadomość tego, że dezinformacja to nie jest zjawisko, które pojawiło się w ostatnich latach. Ono zawsze było, jest i będzie. Zmienia się tylko skala. No tak samo o dezinformacji mogliśmy mówić w latach, kiedy najpierw wynaleziono dróg, później zaczęto coraz, kiedy zaczęły funkcjonować różnego rodzaju media. No, teraz mamy po prostu narzędzie, które jest dostępne już dla każdego, czyli internet, i które ma ogromną skalę, więc to oczywiście miejmy świadomość tego, że to będzie narastać i że jest to skala dotychczas niespotykana. Już nawet, tak jak mówiłam wcześniej, między słowami Komisja Europejska ma świadomość tego, że kodeks, który powstał w 2018 roku i który walczy z dezinformacją i który co do zasady właśnie skupia się na tej samoregulacji przez platformy, no nie jest wystarczający, że tutaj już jednak trzeba pójść w kierunku współregulacji, ale z drugiej strony pamiętajmy, że zawsze po drugiej stronie mamy to ryzyko przeregulowania i jakiegoś zablokowania, wprowadzenia cenzury, więc tutaj trzeba naprawdę podejmować wszelkie działania regulacyjne z ogromnym, ogromnym wyczuciem i poszczegółowych analizach. My też w trakcie dyskusji z Komisją Europejską, która aktywnie ten temat podejmuje, wskazujemy, że musimy rozróżniać te treści nielegalne i musimy zniuansować podejście do treści szkodliwych i przede wszystkim musimy uważać na to, żeby nie doprowadzić de facto do cenzury. Blokowanie stron to jest taka cienka granica. My też mamy w Polsce narzędzia, które pozwalają na blokowanie stron, na przykład wyłudzających środki i dane, ale jest to procedura, która jest bardzo mocno obwarowana wymaganiami prawnymi i tak, aby finalnie, bo tutaj zaangażowany jest mocno prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tak aby finalnie mieć tę pewność, że blokując daną stronę nie wprowadzamy cenzury. Podsumujmy. Dezinformacje, szerzenie niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji oraz tzw. fake newsy są nieodłączną częścią naszego życia teraz, a pewnie i w przyszłości. Są również jednym z największych zagrożeń społecznych, pogłębiających polaryzację i utrudniających znalezienie wspólnego języka bądź porozumienia z osobami, z którymi się nie zgadzamy. Technologia może i prawdopodobnie będzie nam pomagać w walce z dezinformacją, ale jednocześnie będzie ona wspierać tych, którzy próbują manipulować opinią publiczną i dzielić społeczeństwa. Na koniec jeszcze ważna informacja. Rozmowy ze wszystkimi naszymi gośćmi w całości możecie obejrzeć na stronie www.politykainsight.pl/live.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.